Kwiatek. Było? Dobrze. A teraz chłopaki, kierunek Wrocław. Jutro, niedziela. Ha ha ha.
Proszę. Roman mnie podniósł. Zgadnij. No zgadnij. Co mam zgadywać? Zawsze udajesz. Wiesz kiedy? Jutro. O 12:00. Tu będą. Waśka! Idę, mamo! Pa! Krysiu, prędzej. Mówiłem, że mi się śpieszy. Trzeba było ogolić się wczoraj. W niedzielę golę z łaski. Jestem w takim wieku, że golę się codziennie. A cóż to za wiek? Niebezpieczny. Kwiatek! Mam broń w ręku, głupie żarty nie ze mną. Polecisz zaraz na miasto z wywieszonym jęzorem. Ale będę myślał tylko o tobie. Kłamca. Co? Siedź spokojnie, bo pokaleczę. A kalecz, rżnij, już mi nie zależy. Wariat! Krycha! Wróć! Szeregowy Sawicki melduje się na rozkaz. Co to jest? Bal maskowy? Wiecie, kto ja jestem? Sierżant Waliszewski, szef kompanii. A byście myśleli, że co ja? Osesek? Dziecko przy piersi? Skałcik w krótkich majtkach? Właśnie! Odmaszerować! A jest! A jest! Oferma z siebie sakramencka. Do pisania wierszy się tylko nadajesz. Nie piszę żadnych wierszy. Przez wojo cię jakoś przeciągnę, ale w cywilu zginiesz, bracie, beze mnie na amen. Za przejazd, proszę. Dobra. Kolega. Suniem razem? Nie mogę. Cisia? Umówiłem się. A z Ewą? Z jednym facetem. Ty! No mówię, z takim facetem z naszej wsi. Mamy załatwić jedną sprawę. Tak, tak. Patrzę na ciebie i serce mi się ściska. Co ty tu właściwie kombinujesz? Tylko mnie nie bajeruj, bez pogadanki ideologicznej. Konkretnie. Ja tu wysiadam. Cześć. Oj, ty. Wrócisz na swoją wiochę kwiatki wąchać. Co z ciebie za pożytek w wielkim świecie? O co chodzi? Nie widzieliście Felka? Felek? A tu się gdzieś pęta.
Cześć, Felek. A, Pietre. No i co będzie? Gówno będzie. Czy ja w tych warunkach mogę się ożenić? A długo to potrwa? Jak pójdzie dobrze, to za 2 godziny spali się do fundamentów. To co, czekać na ciebie? Aldo Romana na Piastowski. Czekajcie na mnie, wiesz. Kiedyś to trzeba załatwić. Na dole! Jazda! Panda się nazywa! Nie! Zwariowałaś? Jeszcze nie ubrana? Roman powiedział, że będą koło 12. Przecież wiem. Głowa mi pęka, ona wrzeszczy. To weź kogutka i ubieraj się. Cóż to, goła chcesz się pokazać narzeczonemu? Dla samych kryształów powinien się ożenić. Koniecznie załóż klipsy. Czekaj, nie te, białe. Sama ci zapnę. Co ja mam z nim zrobić? Podać herbaty? Wygłosić wierszyk? Zagrasz jakiś kawałek na fortepianie, rozmawiasz o wszystkim. I pamiętaj, nie bądź głupia. Pan Roman nie ma fabryczki mężów. A kto on jest, ten? Kto? No, jakiś strażak, ale obiecują mu awans na oficera. Strażak. Wanda, oszalałaś? Myślisz, że umiem grać na fortepianie? To nieprawda, że mam żałobę. Nigdy w życiu na fortepianie nie grałam. Ten fortepian, te twoje kryształy i dywaniki, to wszystko kłamstwo. Rozumiesz? Kłamstwo. Wanda, uspokój się. Proszę zważyć. W tym wojsku to ich nawet zważyć nie mogą. Mogą, tylko nie mówią wyniku. Tajemnica wojskowa. Co? Ważysz pan 72 kilogramy. Dosyć? A ile by tak było bez ubrania? Gołych nie ważę. Milicja zabrania. Taka para butów z gwoździami to pewnie ze 2 kilo. Czapka, pas, mundur. Też koło tego. Słowem, 4 kilogramy zejdzie, co? Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą, oczywiście, jeżeli jej nie kocha. Oskar Wilde. Panie, co to za bójdy? Bójdy, bójdy. Więcej od ciebie w życiu widziałem. Jak można być szczęśliwym, nie kochając? A można być szczęśliwym, kochając? W roku 1900 miałem twoje lata. Nie w głowie mi wtedy było czytanie. Tak, bracie, nim się człowiek w życiu połapie, już mu 6. krzyżyk stuknie.
Idź sobie, idź. Ile to kosztuje? Cena jest na odwrocie. Nie widzę. 165 tam na górze. Istotnie. Dziękuję, to strasznie drogo. Cholernie drogo. Obywatelu szeregowy, patrol WSW. Proszę o dokumenty do kontroli. Lewa, bilet proszę. Ja tylko zapytać. Czy taka pani w białej sukni z koszyczkiem... Blondyna? Tak. Wysoka? Wysoka. Postawna? Weszła? Kto ją wie, może weszła. Dzień dobry. Mało to wysokich i postawnych blondyn? Ojca!
nas zalewasz, baranie! Wacek! Co? Ojciec, pod wozem, a ten tam czoka! Bandyta! Panie dzielniczowy, niech pan aresztuje tego szczeniaka, bo zanim ja go złapię, złość mnie przejdzie, psia krew! Nie ten resort. Z armii jestem. Pan do mnie? Tak, od Felka. Mamy razem jechać. Aha, dobra, już wyważę. Geja! Geja! Nie mieszaj się, kiedy karam dzieci! U Felka pożar. Pożar? Dość, Genia! Dość, mówię! I tak z rachunku słaby. Gdzie się mama biła? Wszędzie! U Felka albo pożar, albo łajdactwo. Kiedy ja go cholera ożenię? Jak Boga kocham, umówiłem dziewczynę na południe. O ci przykrość. Dość! Dość! Odrobisz lekcję na stojąco. Do wesela się zgoję. Już, już! Skoczymy na miasto przewąchać co z Felkiem, dobra? Nie! Ela, prędzej! Zyta, patrz się tylko na mnie. Jak w telewizor. Nie ruszajmy się już. Rób pan tę fotkę. Uwaga! No! Cicho, Ela, zdjęcie. 121, 122 i 120... Pietrek, rany boskie! Czekaj pan, jeszcze jeden. Dobra, dobra, odłożymy do przyszłej niedzieli. Już! Bez ciebie nie ma fotki! Proszę? Zęby, cholera, już cały miesiąc. Teraz idę! Formalnie nie mam czasu pójść do dentysty. Jak będę miał przepustkę, to przyjdę na następną niedzielę, dobra? A... Co? Aha. Tylko na pewno, panie Pietrusiu, bo ja tego drania sam do ślubu nie... gazu! Nie latasz się! Ach. Cześć! O. Nie bądź taka zła, choć posłuchaj jak gitara pięknie gra. Gra gitara, gra bandola, nie bądź taka zła. Ojola, jola, jola, nie bądź taka zła, choć posłuchaj jak gitara pięknie gra. Co to za wrzaski po nocy do jasnej cholery? A cóż ci gnoju za przeproszeniem pań do tego? Ela! Ela, chodź tu! Jezu, co oni do mnie? Liczę do trzech! Raz! Spokojnie, Ela! Dwa! Chuligani! Po nocy ludzi napadać! Ratunku! Cicho! Kto chuligan? Renek, światło! Waldek! Tam są ludzie! Bandyto! Gwiazdek! Gwiazdek! Dawaj! Babiu! Elka! Puść mnie! Puść mnie! Rozej się już! Co za zbiegowisko? Skąd to siano? Czyje to siano, pytam? Siano, panie władzo, było moje, ale... Kradliście z parku. Ja dzierżawię. Czepiaj się pan tego, kto podpalił. Co on winien? Ja tu jestem od zadawania pytań. Potlukła się pani. Proszę sobie stąd iść. Nie chcę pana znać, nie chcę pana znać. Przepraszam. Brońcia, wstawaj. Już późno, już mleczarz przyjechał. Toż ty życie prześpisz. Mm.
Stój spokojnie. Przez to twoje siano spódnicę mam popaloną. Good morning, mommy. Hello, sister. Hello, Steve. Kalina schodzi jeść? She's very tired. She sleep. Co? I sleep, you sleep, he sleep. Mów po ludzku, kiedy pytają. Cały dzień halo centralu. O, a guzik oberwany. Pojedzie do Wielkiej Brytanii ludzi straszyć. Nie pojedzie. Aha. A popłynie batorym i nie ludzi straszyć, a zdokumentować urządzenie stacji telewizyjnej, my dear mami. Aj, 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 aj. A guzik oberwany. A Halusia sobie śpi. Czy cały dom trzeba zrywać ze słońcem? Koło krowy dajecie sobie radę we dwie. A przy czym tu krowa? Niech nie siedzi przy telewizjorze po nocy. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Ja tego nie wymyśliłam. I to nawet dobrze rano wstać? I dla dziecka będzie dobrze. Jest 7:20. Od co? Już się zaczyna. Dzień dobry. Goodbye? Bye. A guzik oberwany. Dixon? Ona czysto zwariował, zwariował. Brania! Po drugim dziecku przytyła i co tu dużo mówić, zbrzydła. Dzień i noc płacz, mokre pieluchy, bałagan. Zapomniała, że na świecie jest coś takiego jak kino, teatr, tańce. Wtedy znalazł sobie inną, młodszą. Rozbijał się z nią po Karpaczu, Jeleniej Górze, bo akurat został dyrektorem i miał auto służbowe. Nie wiem, co tam mówił na sprawie, ale jej tłumaczył, że na jego stanowisku taka żona to kompromitacja. Że go oszukała, złapała na dziecko, że to dziecko wcale nie jego. Gdzie to pisał? W kulisach? W kulisach. Muszę gazety czytać, żeby o tym wiedzieć. Rozglądnąć się wystarczy koło siebie. Mój brat niedawno się ożenił. Mieszkają razem z nami. Halina będzie miała dziecko. Nigdy się nawet nie pokłócili. Tak samo było u Hanki. Ale tylko przez rok. Teraz nawet jej wejść nie dają do kuchni i łazienki. Bo mieszkanie było na niego, to zamieszkał w drugim pokoju. Z tą nową. Dziękuję. Już pani odchodzi. Nie może pani chwileczkę zostać? Bardzo proszę, niech pani usiądzie obok. Proszę przesunąć się bliżej. Dlaczego pani na mnie nie patrzy? Nie lubi pani lotników? Pójdziemy zatańczyć po filmie? Brawo! Trzy ekrany. Na prawo. Thank you.
Prosto. No cóż, twój ideał znowu nawalił. Pewnie poszedł na wódkę. Proszę poczekać. Wpuszczamy dopiero po kronik. Armia polska też nie może? Nie. Opa! Który to rząd? 36. Fajna babka. Skąd ja ją znam? Pożar! Jaki pożar? Fak! A ta kronika prędko się skończy? Jak zwykle, za 10 minut. Ona na pewno? Warkoczyki podobne. I oczy jakby te same? I ta sama twarda rączka. Guzy mam do dzisiaj. A kozy jedzą to przypalone sianko? Jakie kozy, króliki? Proszę państwa, wchodzimy na salę. A kronika? Nie szkodzi. O! Idź na kur, ja zostaję. I! Inżynier Hefner, działacz społeczny Stanisław Gajek, od 8 lat członek Rady Narodowej. Co pan tu robi? Dlaczego pan nie wchodzi na salę? Film się już zaczął. Czy mam zawołać milicję? To zakłócenie porządku publicznego. Nic mnie stąd nie ruszy. Nigdy. Chyba, że się pani do mnie uśmiechnie. Dziękuję. No i pod którego ceny nie można wymierzyć. Dziś to już tylko wspomnienia. Snują je uczestnicy. Ściskam pulchne piersiątka. Kto mówi? Nasz ci los, a któż tam jeszcze śmie ściskać pulchne piersiątka? Nie wiem, pani w teatrze. No, czego się dąsasz? Nie mogłem, daję słowo, pożar i td. Słyszysz, Magda? Magdy też nie ma i nie będzie. Od tygodnia ja na jej miejscu. Bardzo się cieszę, że ciebie poznaję, Franiu. Czy? A pan skąd wie mi Frania? Tylko Frania może mieć tak aksamitny głos. A co pana tak cudnie gra? Moje serce. Ja mówię o tej muzyce. To jak mi jest bardzo nudno, to każę grać służącym do słuchu. Całuję. Tak, tak, bracie. Łąka pełna kwiatów, a ty człowieku lep pod topór. Uff, ten Roman. Przyjaciel się nazywa, na moje nieszczęście. Jest. Czeka. No chodź. Nareszcie! Roman, wiesz... Duża buzia! Względem czego przychodzimy? Pani Wandeczka, na pewno... Wiem! Ja bym nie wiedział! A, pan Pietrek, jak Boga kocham! Chłopaki, wiecie co? Wypijemy po jednym i szorujemy! Dziś, panowie, nie wolno nawalić! Nie wolno! To może by tak najpierw powinszować imieniny, rocznica ślubu, albo ja wiem? Nie! Genia! Daj go tutaj. Źle obliczyliśmy z Genią i oto chrzcimy tego pogana. Duży cymbał, co? Podobny do mnie, nie? Pod względem tak zwanej buci to niewątpliwie. Weź go, Genia, weź.
No chłopaki, a teraz za mną do pokoju. Marsz! Pompadrom, pompadrom. Charakter ma ten Roman. Z nieszczęścia potrafi się cieszyć. Dzisiaj już nie przyjdą. Pewnie znów jakaś przeszkoda. Baśka, powiedz, ale tak szczerze. Kłamałam ci kiedy? Oni się musieli czegoś o mnie dowiedzieć. Mówiłaś co Romanowi? Co? Pewnie mnie podglądali gdzie koło domu albo na ulicy. Przecież dbasz o siebie, ubierasz się i wyglądasz jak człowiek. Tak. Ale taka jestem zła na twarzy. Kiedyś stanęłam przed wystawą. Odbija się w szybie taka zła, zacięta kobieta. Wiesz, Wanda, zostawię graty w domu i skoczymy w jedno miejsce. O dwa przystanki stąd zabawa. Wiesz, w punkcie, tam gdzie dawniej była kwatera Hitlera. Nie, nie chcę, zostanę w domu. Mogę posiedzieć sama. Jak chcesz. Tam dzisiaj. Co? No powtarzam, nie pójdziemy tam dzisiaj, koniec. Czekała tyle, niech poczeka jeszcze. Uwaga! Przy niedzieli wstąpi się do Wandeczki. Pyluś, pyluś, kochany. Tylko mądra dziewczyna zrobi z ciebie człowiek. A tak, a Wanda jest mądra dziewczyna. Ja mogę! Cisza, robimy zdjęcie, przyjemny wyraz twarzy. No, 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 cicho, 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 cicho. No powiedz ty, przecież ty też jesteś trzeźwy. Po co ja mam się żenić? Przyjdzie wojna, atomowa zdalnie kierowana jak pachnie, no i znowu wszystko diabli wezmą. Godzina. Rzucam na chwilę gości. No. Na mnie przyjaciel przed poczęstunkiem. A Pietrek jest? Jest! Roman! Kto widział, żeby siadał za kierownicą po kielisku, że też pan Felek na niego napiera? Ja napieram. Taksóweczki sobie wyjdzie. Nie, ja mnie wezmę, nie. Szlak trafi, nie. Dobra, jest. Napieram. Przepraszam panów, ale przepraszam. Puśćcie ludzie, puśćcie jak Boga kocham. No zrozumcie ludzie, przecież tak nie można. Jeszcze tego bębna kochanego nie było. Jeszcze nie zgodniliśmy nic, a nic, a już był postanowiony ślub tego obywatela. Przecież człowieka nie można zmarnować, prawda? Przecież człowiek... Kolka! Zęby, proszę państwa, zęby! Umrze, nim pójdzie do dentysty. Taki już jest z charakterem. Chodź, Robek, chodź. Pietrek, dajemy nogę, tylko bez draki, z pojęciem. Ja go zaraz uleczę. Pomogło? Zimna! A teraz? Roman ma diabelskie oko. Wyszukał mi taką sztukę, że cholera, ze świeczką. Co ja mówię ze świeczką, niech się całe miasto pali, to feleru na niej nie znajdziesz.
Chodź. Fajna cigicha, co? Każdej niedzieli czegoś czekam i o, kończy się. O, Zajemy do bufetu. Świnia, ręce przy sobie. Przepraszam, przy czym tu ręce? Łobuz, rozpustnik. Panie pozwolą, chciałem wyjaśnić. Nie mam przyjemności rozmawiać. Zaznaczam, calowałem tylko w medalik. Od dzieciństwa słynę z pobożności. No, odpuść pan. Pan Baśkę. Ale skądże, nie dala mi wyjaśnić. Nim skończą grać jej do mnie, potem pan ją przeprosi. A teraz się trzeba męczyć. Pani mnie także znienawidziła. Ale cóż znowu? A ja jestem taki... sam na świecie. Ślicznie się śmiesz, Izabelo. O, a skąd pan bierze mi Izabella na imię? Tylko Izabela może mieć taki aksamitny głos. Poszukamy Baśki. A nie napije się pani czegoś? Nie, ale Baśka nas nie znajdzie. Bardzo proszę. To może jedną małą oranżadę. Nie ma Wandy. Ani Felka. Niech pan powie koledze, że ja wcale nie myślę tak, jak mówiłam. Tylko w pierwszej chwili wzięła mnie złość. On mi się nawet podoba. Dobrze. No tak. Nie mam czasu, kolega, pewna sprawa, a tu takie rzeczy. Kwiatek, daję słowo, z panią tańczyłem tylko raz. Przedstaw mnie chociaż. Pani pozwoli, kolega z wojska. Kwiatek. Przestrzegam, to największy kobieciarz wszystkich armii Układu Warszawskiego. Kwiatek. Jemu się żadna nie oprze. Zostań. Ale Iza! Nie, nie. Uważaj! Idziemy? Nie, tu bardzo przyjemnie. Zdaje się, że będzie lało. No to co, taki letni deszczyk to bardzo miły. Chciała się pani czegoś napić. Przecież piliśmy już wermut, wiśniak i kawę. Ale oranżady nie, taką pani miała ochotę. Mam w domu coś do picia. Nad pojęcie. Ma pan rację. Zaczyna padać. No to uciekajmy. Stróż.
Dlaczego pan nic nie mówi? Jest pani cała mokra, pewnie się pani przeziębi. Krzyczy pan na mnie jak na dziecko. Starszych trzeba słuchać. Starszy. Nawet pan nie ma siwych włosów. Pod dobrą opieką. Pan jej nie zna, ona taka dzika do ludzi. Prost cudem wyciągnęłam ją na tą zabawę. Pani szefowa, pani pozwoli, to jest. A na piekło, proszę. Damy, poczekajcie. No, napijcie się na zgodę. Kto widział płótnie wśród takich przyjaciół? Waldy. Tylko patrz, mam drobne pieniądze. Od kiedy to jesteście przyjaciółmi? Ucz się żyć jak miotu. Waldek zasypałby cię forsą po same dziurki w nosie. Wcześniej nie poznałem. Los, człowiecze, los. Ale to nic. Jeszcze nie za późno, rozumiesz? Pójdziesz ze mną. Dziś jeszcze pożyjemy, jutro klapa. Żenić mnie będą. Żenić mnie będą. Żenić mnie będą. Izabela. Izabela. Izabela.
Uważasz tu na siebie, mój synku? Na co uważać? O wszystko zadbane. Ja nie o tym. Ale jak idziecie na miasto, na tę waszą przepustkę, tyle ludzi złych na świecie, kobiety rozmaite, a człowiek powinien iść prostą drogą. Nasi filmowcy. Smutno mi, Boże. Przestań, Kwiatek. Ala makaca. Czuję w kościach, że się rozpogodzi. Posuwamy? Nigdzie dzisiaj nie idę. Oko ci zbieleje, jak zobaczysz, kogo ja dziś tu na zabawę przytargam. Spodziewam się. Nic się nie spodziewasz. I wybij sobie z głowy, że tylko ty masz dobry smak i potrzeby, że tak powiem, kulturalne. Chociaż swoją drogą, gdybym miał twój pysk zamiast swego. A jo, fany, jak mówił mój stryj. Przestań kleść. Po obiedzie wpadnę po ciebie. I patrzeć w oczy, kiedy starszy rangą mówi do ciebie. No. Uwaga, pan Zygmunt Skarżyński z Wolkowa. Uśmiech przesyła i o uśmiech prosi ktoś, kto tęskni i kocha. Baczność, pan Tadeusz Zyga z jednostki wojskowej w Jeleniej Górze. Tadziu, niech ta melodia przypomni ci ten piękny wieczór z twoją małą Irką. Mamy jeszcze najlepsze życzenia imieninowe dla pana Wiktora Zawadzkiego. Całusy śleta, która kocha i czeka. Postój. Z kierowcą taksówki numer 86, proszę. Nie ma go jeszcze? Nie, innego nie chcę. Pan zna Romana? Niech pan powie, że dzwoni Baśka. Baśka! Wanda, wyjdź. W sprawie Wandy. Tak, on już będzie wiedział. Jesteśmy na niego obrażone. Wanda całą noc płakała. Wanda całą noc płakała? Dziewczyna gotowa się rozchorować. Co on sobie myśli? A, żebym zawiadomił, dobra. A taksówki 211 pani nie chce? Zenek mam na imię. Nie, to nie. No, no to po co ja moknę na deszczu? Bilet proszę za 6. Tylko za 18:24. A za 12 też nie ma? Żem pana informowała. To proszę za 24. Mam rozumieć, że pan kupuje ten bilet. No mówię.
Ja panów zaprowadzę. Może pójdziemy potańczyć po filmie, co? Proszę. Dziękuję. Przepraszam. Proszę usiąść o dwa rzędy dalej. Słucham? Pomyliłam się. Tutaj? Tak. Niespodzianka specjalnie dla pani. Tłum reporterów, fotografów i operatorów filmowych z całego świata. Do Polski przybył z kilkudniową wizytą. Ten pojazd do pani dyspozycji. Mam honor porwać panią na bal. No wie pan? Proszę nie pchać, bilety. Bileciki, proszę.
Proszę mi liczyki do kontroli. No, bilet do Filharmonii nie przejdzie? 24 zł. Nie róbcie ze mnie balona, proszę, przypuszczaj ludzi z biletami. Bilecik pani. Kultura w narodzie ginie, żartów nie chwytają. Proszę nie pchać, nie pchać. Uwaga parking, uwaga parking. Numery startowe 3, 4, 10, 11 na start. Bilety u Fredka. Sektor 12. No jak? Okej. Przepraszam szanownego pana. Taka drobna prośba. Proszę. I pan, w przyszłą niedzielę chcemy urządzić coś takiego, wie pan, ale bal murzynów tego, rozumie pan, na wolnym powietrzu, za górzu. Nie podrzuciłby pan nas? Czemu nie? Tylko wie pan, to będzie z nocowaniem, za dwa dni, żebyś pan nie miał szkody. Zgodzimy się ryczałtem. Czarna furia z krew na torze. O, kwiaty! Koleżanka. Kolega z wojska. Szeregowy Sawicki melduje się do akcji. Spoci! Wolno celować. Tak jest? Wolno celować. Szukamy Fredzia. Ja za niego. Ma dla nas bilety na żużel. Nie samym żużlem człowiek żyje. Żeby tylko facet nie nawalił. Nie no. Spokojny łeb. Za stówę masz go razem z kopytami. A, jak się masz, Kwiatek? No, Celka, masz bilety? Fredzio ulotnił się. Wszystko tak załatwiasz, że człowieka aż trzęsie od nerwów. Co? Szoruj podurnia na 12. Okej, chief. Gdzie bilety? Mówiłem 12 sektor do cholery, czy nie? Czekam od godziny. Ładnie. Słyszałem, pani nowa w tej paczce. Taki pan ciekawy. Ten facet z wąsikiem, to do pani uderza? Zmielę go na proszek. Nie. I wcale nie jestem nowa. Moje miejsce zajęła Elka. Sypnął pieniędzmi, dorzuciła jednego z inicjatywy. Miał sklep na Ruskiej. Waldek taki bogacz? Pieniędzy to mu nie brak, zwłaszcza jak podleci robota. No już idziemy. Gdzie Elka? Ja wiem. Chyba na pergoli. Osobiście boję się, że już za późno.
Elka! Elka ognia. Balduś, zaprosiłam Kwiatka do Zagórza. Mówiłeś, że będzie mało towarzystwa. Ognia, mówię. Zostań. Głupi. Pieniądze zamokną. Pietrek, idziemy. Teraz? Za nic. Niedobrze z moją grabą. Nie zginam w lokciu. Musimy wiać. Proszę się położyć. Tutaj? Niżej. Jest pan cierpliwy? Przy pani jak archanioł. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie majorze. Złamanie poprzeczne. Tak jest. Przepraszam, panie doktorze. Zrozumiałam, że jest cierpliwy. Narkozę, proszę. Teraz będzie pan liczyć. A do ilu? Do miliona. O! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A jak siostra ma na imię? Urszula, Bronka. Krystyna. Och, Bronka, kocham Bronkę. Kocham zieloną Krystynę, Bronkę, majora, Bronkę. No i proszę, Brońca, bój się Boga, gdzie ty się podziewasz. Pomóż Stefanowi, słyszysz? Bronka! We play tennis in the morning and our neighbors play in the evening. Will you play a little? Are you ready? Bronka! Co? Stro. Uważnie, dzieci, uważnie! All right, mami! No! Pan Markowski, a tej siany starczy na cała zima? A pomieszasz pani sieczką i kartoflami i takie chwyci. Zapraszam zakończyć. Dziękuję bardzo. A gdzież wy tu pożonka dla krowy robicie? Same tu widzę dywany, kafelki, książków jak na plebanii. Piwnicy. Aha. Siadaj pan. Dziękuję.
А та вот є скринька, що шкло, тому ж апаратура Стефана. Коханінки, та ж то телевізор. Не вім, где натиснуть, а убачил бись пан кіна в дому. Соповіра. Ага. А в єсені Стефка масє плинуть баторим. Ага. Місяць в Лондині бендо йому тлумачить телевізія. О, як? Ага. Матче вигоди Гавракова. Кіна в дому, і пліта газова. Так шуфка своя, і до крами близько. Добре ви керували сина. Нарёсся, так би свята Божего за блотом не видел. Так то есть, коханенки. Але для себе мам тільки крувка. Всі розійдуся до роботи, а я з мрувко сама вдому зостаюсь. Ну, а млека певне по сусідах продаєте? Але где там всі бюро в ППС? А? Ну, то лічарня та спółdzielня. Ага. Правда мовіон, всього не вип'ями. Дуже марнує ще. Ну, єсть, пан Марковський, єсть. А, дякую, дякую. Єсть, прошу. Ja pana zaprowadzę. Dziękuję bardzo, ja sam. До тої пори ока не змружила. Бійся Бога, де ти ходиш? Бронця, мовлю до тебе. Бронця, Бронка. Що ти одягана? Боже ж, мій Боже, як ти виглядаєш? Прентко додому, то хто побачить? Ja chcę tak wyglądać. Ja będę tak wyglądać. Ja muszę. Kiedy mama to w końcu zrozumie? Tu nie wioska, nie Smorgon. Krowa dojona. Brońcia, wróć się. Krowa, krowa. Dzień i noc krowa. Dziecko, co tobie? Po co ja się narodziłam? Komu ja jestem potrzebna? Modlę się co dzień, żeby ta krowa zdechła. Żeby krowa zdechła? Wczoraj sen widziałam. Wczoraj sen widziałam. Zagon żyta aż pod las. Wyszliśmy z siostrą nieboszczką rządzi. Wyszliśmy żyto rządzi. Wiaterek wi, ptaszka śpiewa, a na miedzach maki niezapominajki. I raptownie przebudziłam się. Tramwaj mocno po nocy dzwonił, a ja śniła, że sierpami po pola gonił. Ludzie kosy klepią. Mamo, Markowski mówił, że kupiłby od nas te krowy.
jak żyć bez krowy. Pietrek! Pietrek! Człowieku, gdzie ty przepadasz? Myśleliśmy z Romanem na polu bitwy krew za ojczyznę przelewa, czy jak? Albo prosisz na wesele, albo nie ma o czym gadać. No! No to proszę. Tylko jedź z nami, bo bez ciebie nawalę. Tak, Pietrek. Tak, siadaj. Zajedziemy łajdaka pod eskortą. Jeszcze będzie nam ręce calował. No, calował. No. To jedźmy. To właśnie, jazda. Czy można, panie Wandeczko? No, panie, już. I to zawsze gapa. Panie Wandeczko. Dzień dobry. Jak zresztą? Dziękuję. Gdzie jest pani Wandeczka? Jest w swoim pokoju. Czeka na pana. Na pana? Tak, to ja zaraz zawolam. Pan Nowandziu, goście! Nie ma, pewnie zeszła na dół. Ale wszystko jedno, bardzo proszę. Proszę. U nas drzwi się nie zamyka, sami swoi. Proszę bardzo. Śmiało. Proszę bardzo, panowie pozwolą, a Baśki jak na złość nie ma w domu. Baśka to moja córka. Przysłali po nią ze sklepu. Renamę. Remanent. A tak, właśnie ten remanent, tak. Pytam się, córuchno, kiedy wrócisz, a ona mówi, nie wiem, mamo, bo to ten remanent może potrwać do rana. Czemu pan wojskowy nie siada? Pani Szczucka. Proszę bardzo. Pani Szczucka. Proszę. Pani Szczucka. A, prawda, to pan, to poproszę, to bardzo proszę. Siadaj, tak, no, śmiało, no. No właśnie. To może by te kwiatki wstawić do wody, bo to... A słusznie, bo to zwiędło, a takie śliczne kwiatki to szkoda. Śliczne kwiatki. Szkoda, że pani Wandeczka sama ich nie odebrała. Ubóstwia goździki i narcyzę. A ja to uważam, że jednak najpiękniejszy kwiat to goździk, nieprawda, proszę pana? Cholera, no właśnie. Tego, no. O, papierosy, wiesz, może ja skoczę, bo ja bez papierosów to tak jak bez... Kiosk za rogiem, tu tak, obo. Dziękuję pani, do widzenia. Co? Sieć ani kroku. Potem cię przez 100 lat nie znajdę, raz kozie śmierć. Jezus Maria, kotlety! Na węgiel się spalą, ja tu gada, a tam kotlety, na węgiel. No i jak? Wystarczy spojrzeć od razu, wiadomo, kto i co. Czy ja wiem? Nie można powiedzieć. Fortepian sensem. Witam pana! Też masz kawały? Los na loterii wygrałeś, Felek. Człowieku, każdy ci będzie zazdrościł. Gdyby nie genia, ja sam jak Boga kochałbym się. Tak, ale jak ja jej się wydam? No a cóż to, brak ci czego, czy ja...
A. Wiadomo. No. O, patrzcie, i kuchenka. Można powiedzieć, zgrabna. No tak. Elek, nie wypada tak po cudzym mieszkaniu lazić. Przychodzi. Właściciel. Chodź. Miękkie, co? Felek. Panowie. No, tak. Otworzymy ten rumianek, co? Roman, zostaw. No w razie czego to przyniosę, to co? Spokojnie. Baśka pracuje. Panowie. Po starszeństwie, Roman, ty pierwszy. Dobra. Ale będziesz miał tu, bracie, rajskie życie. I fortepian, i kryształy. Tarczanik na medal. Tarczanik na medal. Zobaczysz, Roman, na powietrzu ci przejdzie. Przejdzie, przejdzie, nie ma strachu. A co to, już panowie wychodzą. Jaka szkoda. A tu na złość ani pani Wandeczki, ani Baśki nie ma. A pani Wandzia tak na pana czekała. O, przepraszam, to na pana, ja się zawsze mylę, przepraszam. Nie szkodzi, niech pani pozdrowie Wandeczkę i przeprosi. Dobrze. Od Felka szczególnie, znaczy się ode mnie. Do widzenia. Do widzenia panu. Pani Szczucka, będziemy tu za tydzień o tej samej porze, będziemy. Koniecznie, bo... Felkiem. Koniecznie bądźcie, koniecznie. Się, do widzenia panu. Do widzenia pani. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia panom. Nie wrzeszcz tak, nie możesz mówić po ludzku. Wanda, matka mówiła, dziś ty była, przecież wiedziałaś. Musiałam wyjść. Właśnie wtedy, o tej godzinie. Właśnie o tej godzinie, daj mi święty spokój, odczep się ode mnie. Paleć można. Wanda, co się stało? Byli tu, we trójkę. Pili wino, palili papierosy. Grali na fortepianie. Śmiali się. Pletli bzdury. Milchentel! Cześć! Trzy większe! Pędko! Nie, chłopaki, bez dyskusji! Ja stawiam! Dawaj, 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 dawaj! Masz? Co? No dobijemy, chłopaki, zdrowie mojej Wandy i twojego zęba. No, a teraz po seryjce. Każda dziesiątka to 10 lat takiego życia. Żonkoś, wal pierwszy. Hej. Zobaczymy, co mnie los przyniesie. Roman, co jest? Mam dobry kurs, cholera, umówiony już od tygodnia. No co, bywaj zdrowy już. Pamiętaj, że chcę zrobić z ciebie człowieka. No, 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 no. Trzymaj się. No, no. Cześć, Pietrek. Serwus. Gdzie Roman? Pojechał. Nawet sobie nie strzelił na szczęście. Baśka. Ostatni raz ci mówię, polegaj na mnie. Mam lekką rękę do tego, będzie dobrze. Widocznie duży ruch, nikt się nie zgłasza.
Pakuj pan swoją kancelarię. Nic nie powie. No i urządzili Romana. Z Romanem to gorzej jak z dzieckiem. O wszystkich myśli, o sobie nie pamięta. A może lepiej do szpitala? Doktor mówi, głowę daje, że za 5 dni wstanie z łóżka, a za 10 siądzie do wozu. 10. Tak, tak. 11, syneczku. 11. A tak bieda chciał mnie ożenić. Po co mi ta żona? Po co mi to wszystko? Taki czas niespokojny. Słyszałeś, co mówił Felek? Daj spokój z Felkiem. Ten kurs spod stadionu to był ostatni kurs Romana. Wiem, wiem. Felek opisał mi tych gości. Pamiętasz ich? Pamiętasz. Wino, biety, śpiew. Trzeba było zatrzymać Romana. Trzeba. Puściłeś go z tymi bandziorami. Z jakimi bandziorami? Barczysty, samodzielowa marynarka, rude kudły. Waldek? Waldek. Pobudka! Ty! Och, to wy? Cześć! Co słychać? Och, cholera, no, zegarek stoi. Pelagia! Która godzina? Nie no. Pelagia, spóźnię się przez tą cholerę. Do pracy. A nie. Wyjeżdżam. Pelagia, gdzie ta koszula? A może przed wyjazdem powiesz, coś robił z niedzieli na poniedziałek? Co cię to gnoju obchodzi? Pelagia! Na milicji inaczej zaśpiewasz. To ja? Na milicji? Dlaczego? Roman, to co? Wiesz, ile latek za taki numer leci? Ile, chłopaki? Ile? Kudły ci posiwieją, zanim z mamra wyleziesz. Patyk, dwa, ile? Tyle! Zbieraj się.
Słyszysz? Pa, Krysiu. Boisz się? Ja? Mój mocarzu. Narkoza! Krycha, Krysia, Krystyna, Krysiunia, Krycha, Bronka, kocham Bronkę, Bronkę. Ręko do ciszyje pociera i mówi, dziękuję kolegi kochaninkie, że mnie odratowali. A ja ma, ага, teraz dziękuję. А артикули, ти знаєш, а? А мертве тіло твоє можна було рухати? Е, у нас тегу не бенді. І так, як нас трьох було, так ми зібралися докупи і жутілися на його. Як он гад не отбивався, як не откринцувався, але ми його хватили і на та саме місце повісили. Воєнти ще й за ноги потягнули жебнуці і надлугость так само виходила. Ну, почиме, что и милиция сунеся. Так я мы, панове, не спешайтеся, ногов не поломайте. Ну, так все ж венцы гадать. Нас, значит, до милиции попросили. А начальник и муви, прошу сядать. Як сёндли мы сидеть, так по два месяца отсидели. Так, а вышла фацетия. Ну, пан Марковский, пора на тебе, Бенди, есть. И так за святлом не дойдем. Ложка собі пуйде, хлеб, як палацу Тишкевича в затрочу. Став пан таксувка до гаражу. Ну і будьте здорові. Хоч, сунемся. Дети, я мушу с ними. Я мушу трохи с ними. Трамваи, автобусы, скалечить все може. Я мушу. Не тратишь до дому. Запитав. Бронка, зостав.
Wiem, wiem. W szkołach tego nie uczą. Nikt ciebie tego nie nauczy. Trzeba samemu patrzeć i myśleć. Dobrze przeżyć życie to wielka sztuka. W roku 1900 miałem twoje lata. Nie w głowie mi wtedy było czytanie. Tak. Nim się człowiek w życiu spostrzeże, już mu szósty krzyżyk stuknie. Nie masz się bawić. Polaki zajęte. Polacy zajęte. Zajęte.